przede wszystkim fajny pomysł, żeby połączyć te trzy sfery, sferę kultury, oświaty i organizacji pozarządowych. Niby taki oczywisty, ale z niego wynikały same wartości dodatkowe, bo w tych sferach ludzie realizują różne zadania, mają świetne pomysły. Sporo informacji, sporo fajnej zabawy, fajna edukacja. No i przede wszystkim sięgnięcie po te dzieciaki, które chcą coś więcej, bo z tą aktywnością młodych ludzi bywa różnie. W pierwszych słowach mogę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Zarówno jeżeli chodzi o wiedzę, którą uczniowie, młodzi mieszkańcy naszego powiatu zdobyli w ramach tego projektu, a w końcu terenu z ogromnymi tradycjami, jeżeli chodzi o len, przemysł liniarski. To ważne, że młodzi ludzie i poznają tę tradycję, i doskonale również umieją zaprezentować tę wiedzę zdobytą w trakcie projektu. Na pewno się bardzo zintegrowaliśmy jako cała grupa i dowiedzieliśmy się dużo o naszym powiecie, o naszym regionie. Rzeczywiście mieliśmy dużo wycieczek i ciekawe zajęcia. Naprawdę odzież lniana jest wygodna i polecamy ją. Doświadczenia w projekcie zaskoczyły nas na ogromny plus. Wiedziałam już dużo wcześniej, że mamy tak wspaniałe społeczeństwo tutaj, ale zagłębiając się, poznając panią Teresę Sobala, tak, rozmawiając z panią Małgosią Ogonowską z muzeum, czy z innymi ludźmi, poznałam, że oni są niesamowicie otwarci, niesamowicie chętni na jakąkolwiek pomoc, jakąkolwiek realizację i naukę tego, co mamy tu w regionie. I do tej pory nie było jakiejś szczególnej współpracy między szkołą, w której pracuję, a Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Po dzisiejszym wydarzeniu myślę, że to się zmieni. Myślę, że młodzież nam nie odpuści też. Oni będą na pewno dalej chcieli się bardzo mocno angażować w różne działania, w różne projekty.